Niebawem dworzec PKP w Dzierżoniowie i najbliższa okolica bardzo się zmieni, ponieważ miasto pozyskało aż 12 milionów złotych na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego. Wysokość uzyskanego dofinansowania jest najwyższa w całym województwie. No przede wszystkim zmieni oblicze właśnie dworzec, ten zabytkowy budynek, w którym tutaj jesteśmy. Będzie on stylizowany właśnie na lata 20 XIX wieku, czyli na czas, kiedy został wybudowany. Cała elewacja będzie właśnie nawiązywała do tego okresu. Natomiast w środku zupełnie zostanie tutaj zmodernizowane, zmienione cała ta część poczekalni, ale też będą punkty usługowe, będzie oczywiście punkt gastronomiczny, natomiast na górze w obiekcie będzie wykonany hostel, gdzie będą mogły skorzystać grupy zorganizowane czy indywidualni turyści przyjeżdżający do Dzierżoniowa i na nasz teren. Natomiast zmieni się również całe otoczenie, czyli cały ten układ drogowy, ulica Sienkiewicza, ulica Kolejowa, park, który jest przed dworcem, ale również miejsca postojowe obecne autobusów, gdzie będzie parking dla samochodów osobowych. Cała ulica Sienkiewicza aż do mostu, łącznie z tym zabytkowym mostem przy byłym hotelu Polonii, będzie zmodernizowana. Natomiast skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza i ulicy Kolejowej będzie skrzyżowaniem typu rondo. Także będzie modernizacja kompleksowa, kompletna. My się przygotowywaliśmy do tych prac modernizacyjnych już wcześniej. Już mamy wyłonionego inżyniera kontraktu, bo taka instytucja jest wymagana przy tak dużej inwestycji. 7 marca podpisuję właśnie umowę z inżynierem kontraktu, który będzie prowadził całą procedurę przetargową. Liczę na to, że do końca maja wyłonimy wykonawcę już robót budowlanych i pewnie od czerwca ruszymy z pracami typowo modernizacyjnymi. I już w tamtym roku sygnalizowaliśmy i prosiliśmy o to, że jak my przystąpimy do robót właśnie po tej stronie miasta, tak powiem, dworca, żeby PKP również przewidziało modernizację kompleksową, czy przynajmniej zmodernizowanie jako takie tej części peronów. Mój zastępca Albert Blacharz w tamtym tygodniu był w Opolu, bo w Opolu mieści się Regionalna Dyrekcja PKP, przekazał te informacje. Natomiast w ślad za tym też wysłałem pismo do dyrektora PKP w Warszawie z taką informacją, z taką prośbą, żeby właśnie koleje państwowe też przy okazji tej naszej dużej inwestycji swoją część zmodernizowały. Podejrzewam, że też będę wyjeżdżał do Warszawy, żeby z panem dyrektorem omówić te tematy i żeby zmobilizować właśnie tą instytucję, żeby tą część właśnie kolejową również przy okazji zmodernizowała. Wtedy dopiero to będzie takie kompleksowe zamknięcie całego problemu. Z nowego dworca i otoczenia zintegrowanego centrum przesiadkowego będziemy mogli korzystać już na przełomie 2018 i 2019 roku. Całkowita wartość budowy wynosi ponad 19 milionów złotych.